ojca doktora Grekowicza kościoła na Dolnym Śląsku zaowocowała między innymi opór dla antyków poświęconych początkowej działalności redemptorystów na terenie diecezji wrocławskiej oraz wydarzeniom związanym z aktualnym wsparciem. Jako zakonnik i kapłan posługiwał w Elblągu, Łomnicy, Zdroju, Busolęgu, Warmoszech, Lubaszowej, Gliwicach, Puchowie, Bardzie, a teraz pełni funkcję proboszcza w parafii św. Józefa w Teruniu. W 2023 roku ukazała się książka ojca doktora zatytułowana Życie działalności Józefa Schiltera 1674-1954. Ojcze doktorze, zapraszam. Chciałem dodać, tak, muzyka jest, chciałem tylko dodać, szanowni Państwo, że wykład ten zakończy pierwszą część naszego spotkania i będziemy mieli krótką przerwę i później będzie druga część tego. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie tutaj na tę konferencję. Dziękuję za muzykę. Nie wiem, czy to pan prezydent, czy ktoś zorganizował pośpiewać. Nie będę tak jak w ojciec Maciej, ale bardzo dziękuję za to bardzo interesujące wprowadzenie do mojego tematu i ojca, moich współbraci, ojca Macieja i ojca Piotra. Proszę was, gdy się zastanawiałem, co powiedzieć o początkach redemptorystów w Głogowie, to pomyślałem, że dobrze jest sięgnąć do wspomnień tego, który był tutaj. Myślę najpierw o ojcu doktorze Józefie Schleiterze, możemy mówić Schleiter, to tak zamiennie po polsku Schleiter, po niemiecku Schleiter. I on był w latach 1925-30-32 tu w Głogowie, ale też opisywał te bezpośrednie początki. Teraz, żebym się umiał dobrze posłużyć tym urządzeniem. A tak, tak jest mniej więcej schemat tego wykładu. Ja spróbuję się zmieścić tak, żeby o wpół to, tak, panie doktorze? Tak, mniej więcej zakończyć. Opowiem trochę to, co przygotowałem. Mianowicie wstęp, krótka prezentacja samego ojca doktora Józefa Schleitera. Następnie króciutko powiem o redemptorystach na Dolnym Śląsku. To zresztą inspiracja ojca proboszcza tutejszego. Mówi, wiesz co, dobrze w tym kontekście umieścić i to mi podsunąłeś, ojcze Arku. I potem króciutko o redemptorystach, o początkach ich pracy tutaj u nas w Głogowie. Mówię u nas, bo ja z tych ziem się wywodzę, jestem, cieszę się ogromnie, ponieważ może cieszę się, bo to ogromnie tu niepotrzebnie dodajemy, ale żebyśmy tak trochę się ożywili, to jesteśmy misjonarzami, głosimy rekolekcje i misje, no wszyscy w zasadzie współbracia, którzy tu są. I pamiętam, przed laty miałem taką okazję głosić takie ośmiodniowe rekolekcje dla sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu. No i była tam taka siostra seniorka, już chyba nie żyje, bo wtedy miała z 80 parę lat, z lekką demencją. Trzeci dzień rekolekcji, modlitwa spontaniczna, czyli każdy może zabrać w czasie mszy głos i pomodlić się. I ta siostra zanosi taką suplikację do Pana Boga. Panie, ześlij nam Ducha Świętego, abyśmy pojęły, o co rekolekcjoniście chodzi. I wiecie, mi to zostało bardzo mocno w sercu. I tak myślę sobie czasami, mam nadzieję, że będziecie rozumieć, o co mi tu w tej konferencji dzisiejszej chodzi. Moi drodzy, ojciec Józef Schleiter urodził się w takiej miejscowości Łąka Prudnicka koło Prudnika na Górnym Śląsku, bo to jest ten teren. On całe życie był związany ze Śląskiem, czy Dolnym, czy Górnym. Urodził się w 1874 roku. To taka inspiracja dla młodzieży. Były trudności z nauką, ponieważ znaczy on bardzo dobrze się uczył, ale nauka była droga. Gdy kończył szkołę powszechną, jego nauczyciel bardzo inspirował rodziców, żeby wysłać go do gimnazjum. I pewnego razu mama podejmuje taką desperacką decyzję, idzie z nim do Prudnika, do dyrektora gimnazjum ówczesnego tam i mówi, że chce, żeby Józef tutaj studiował, uczył się do matury, a Józef miał zamiarze być księdzem. I wtedy pan dyrektor mówi, że ale wie pani co, to drogo kosztuje. Ona mówi, tutaj mam czesne na pół roku, a na drugie pan Bóg się zatroszczy. Chodził 5 kilometrów codziennie, poza niedzielami oczywiście, do szkoły. Nigdy nie opuścił zajęć. Rozchorował się i to był motyw, dla którego wstąpił do redemptorystów, bo chciał być franciszkaninem, ale franciszkanie chodzili w sandałach bez skarpet. Stwierdził, że chore nogi nie pozwolą.
kończy gimnazjum z wyróżnieniem, z językami, znajomością hebrajskiego, a oczywiście greki, łaciny, znał też francuski. Tu spotyka w Głogowie potem swojego nauczyciela francuskiego, z czego się bardzo ucieszył. Oczy, zna, to są dobrze, te płynnie. Znał polski, czeski, trochę gorzej, też angielski. Zobaczcie, jakie miał przygotowanie, kończąc maturę. Potem pogłębiał te języki, już studiując na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Teologii Katolickiej. Były wtedy dwa wydziały, teologia katolicka i protestancka. Następnie ojciec dr Józef Schweiter, proszę was, jest formowany w alumnacie, w tak zwanym Georgianum, od imienia kardynała Georga Korpa i zostaje wyświęcony na kapłana 11 czerwca 1898 roku wraz z 78 innymi księży. Wszyscy w zasadzie poza jednym dotrwali w kapłaństwie do śmierci. Zaczyna pracować w pobliskich, tutaj niedaleko nas, Żaganiu, znamy chyba większość Żagań, w kościele Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i tam jako wikary podejmuje decyzję, że chce zostać redemptorystą, konkretnie w dzień zaduszny postanowił już definitywnie. Jego mentor, przyjaciel, późniejszy profesor Hugo Lanner, nawrócony, taki konwertyta z protestantyzmu na katolicyzm, żyjący bardzo ascetycznie, namawia go na prowincję austriacką naszego zgromadzenia. I tak zaczyna się jego przygoda z redemptorystami. Proszę was, po skończeniu nowicjatu, złożeniu ślubów zakonnych, trafia do Barta Śląskiego. Ono odegra ważną rolę w przybyciu redemptorystów na Dolny Śląsk i do archidiecezji wrocławskiej. W międzyczasie broni doktora na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1903 roku. Jest misjonarzem, jest rekolekcjonistą, tłumaczy książki, pisze książki. Tutaj, jak będziecie słuchać to, co mówię, to zauważycie, że się pojawiają te charyzmaty Alfonsa, Klemensa, o których mówili moi zacni współbracia. Proszę was, wydał 25 książek, 51 pozostawił w maszynopisie, nie wszystkie się zachowały. Mniej więcej wiem, gdzie szukać i zobaczymy, może się uda. W każdym bądź razie, dlaczego nie pisał potem, nie wydawał? Ponieważ reżimy hitlerowski, komunistyczny, on absolutnie nie chciał iść tak zwanej politycznej poprawności. Parokrotnie były książki jego brane na tak zwany indeks, cenzurowane i mówiono, że tak dalej pisać nie może. Co ciekawe, miał bardzo klarowny warsztat historyka. Większość książek to historyczne, biograficzne, ale też teologiczne i książki o charakterze, powiedzielibyśmy, historiozoficznym. Jego pierwsza praca, która po łacinie napisana została napisana we Wrocławiu, przyjęta na Uniwersytecie Wiedeńskim jako praca doktorska, była poświęcona świętemu Augustynowi jako historykowi filozofii. Był bardzo rzetelnym historykiem. To jest dla nas ważne, jeżeli sięgamy do początków też redemptorystów tutaj w Głogowie. Historię opisywał w taki sposób, recenzowano go, że był takim historykiem mozaikowym, że nie pisał tak, prawda, pod dyktando, ale bardzo tak różnie taką mozaikę tworzył w zasadzie z historii i był często bardzo wnikliwy, gdy chodzi o sytuację polityczną i społeczną. Świętej pamięci, przepraszam, chociaż umiera w opinii świętości, już za życia ojciec Józef Schweiter był nazwany, proszę was, historykiem śląskiego Caritasu. Natomiast był bardzo dobrym człowiekiem, delikatnym, wrażliwym, oczytanym, te języki same, działalność konspiracyjną bardziej prowadził. Wyobraźcie sobie, pomagał polskim robotnikom i robotnikom belgijskim, którzy tam byli zesłani do pracy przymusowej, z ludźmi świeckimi, to wszystko robił pokryjomu, groziła mu oczywiście śmierć, albo przynajmniej więzienie, czy obóz, gdyby to wyszło w czasach hitlerowskich. Kardynał Bertram nazwał go bardzo charakterystycznie, jak popatrzycie na jego sylwetkę, to kardynał mówił, ojciec Józef Schweiter, a to taka dobra kawa z mlekiem, za chwilę to nas czeka, czasami lekko przesłodzone. Był dobrym człowiekiem, my się jako redemptoryści mieliśmy bardzo ascetyczne życie, prowadziliśmy w zgromadzeniu w ramach klasztorów.
I między innymi w poniedziałki były takie kapituły przewinień, gdzie się oskarżano przestępstw różnych w cudzysłowie, na przykład przeciwko regule zakonnej. I w Wiedniu na Hernacie, gdzie był, pracował ojciec Józef, robiąc doktorat, on się oskarżył, że za mało kocha współbraci i wtedy cała wspólnota wybuchnęła śmiechem i przełożony nie ma już nic do powiedzenia, tylko zamknąć. Umiera w 1954 roku w Bardzie, tam jest pochowany w opinii świętości. Proszę Was, moje, gdzie sięgnąłem, gdy chodzi o źródło, to sięgnąłem do takiej jego autobiografii, ona jest, w tej chwili ja próbuję opracowywać ją, jak mi czas pozwoli, na język polski. To jest autobiografia Wspomnienie o moich dobroczyńcach. To jest cały ten tekst, który tam napisany, ponad 400 stron. Ona mi posłużyła też do sięgnięcia między innymi do mojego doktoratu, ale tam opisuje w sposób taki bardzo, powiedzielibyśmy, lapidarny właśnie początki redemptorystów w Wiedniu. Ale w Głogowie. Ale zanim dojdziemy, chcę powiedzieć, że żeby redemptoryści mogli zaistnieć i przybyć na teren diecezji wrocławskiej, to ważną rolę odegrały cztery osoby, o których króciutko powiem. To jest biskup wrocławski w latach 1887-1914, kardynał, książę kardynał, biskupi wrocławscy nosili taki tytuł, książę kardynał Georg von Kopp. Tu pana dyrektora, promotor i mój też, tylko że akurat zmarł ksiądz profesor Swastek, zawsze mi podkreślał, pamiętaj, to książę był. To musiałem, jak tam referowałem na seminariach, to podkreślać. On jeżdżąc, a jego część diecezji należała do ówczesnej Austrii, jeżdżąc na spotkania czy z rządem, czy parlamentu austriackiego, zatrzymywał się u redemptorystów w Wiedniu, widział ich życie, pracę i to go tak zainspirowało, że gdy potrzeba była pracy redemptorystów w sanktuarium na terenie archidiecezji wrocławskiej, w sanktuarium w Bardzie Śląskim, i teraz zaraz jeszcze do tego nawiążę, to postanowił ściągnąć redemptorystów właśnie wiedeńskich, chociaż oni przybywali z innego państwa, tam było Prusy, Wrocław i tutaj te tereny było państwo pruskie, protestanckie w zdecydowanej części, a tam państwo katolickie, austriackie. I rzeczywiście sprowadza redemptorystów do Barda i to była jego ważna rola. I też słuchajcie, to ja tak tutaj przy okazji króciutko napomknę, że to nie było łatwe sprowadzenie. Żeby redemptoryści mogli osiedlić się w Bardzie, musiała być ostatecznie decyzja króla pruskiego, u którego osobiście kardynał go interweniował, bo rząd, urzędnicy nie chcieli się zgodzić, potem różne ograniczenia, 6 zakonników, kapłanów i tylko pochodzenia niemieckiego. Te kryteria spełniał ojciec Józef Schweiter, dlatego też się znalazł w pierwszej grupie redemptorystów. Drugą osobowością tutaj to był książę kardynał Adolf Bertram, który rządził diecezją wrocławską od 14 do 45 roku. Od 30 roku ta diecezja jest podniesiona do rangi metropolii i archidiecezji, on pełnił funkcję arcybiskupa. I tutaj jego inspiracja, to on był bardzo zafascynowany pracą redemptorystów w Wiedniu, w Bardzie, zachwycony ich postawą, współpracą z klerem diecezjalnym, bardzo się dobrze układała i zwraca się do ojca Józefa Schweitera, który był wtedy przełożonym klasztoru w Bardzie, aby utworzyć nową fundację we Wrocławiu. Moi drodzy, biskupi zapraszali zakonników, ale główną rolę też odgrywali przełożeni wtedy generalni naszego zgromadzenia i właśnie ojciec Matthias Raus, który do 1909 roku był generałem naszego zgromadzenia. On to był 9 przełożony generalny po świętym Alfonsie jako pierwszym. On zezwala i decyduje się na sprowadzenie redemptorystów do Barda, rozpoczęcia pracy, a potem następny za niego wszystkie pozostałe placówki na terenie Dolnego Śląska, archidiecezji Wrocław, czy wtedy jeszcze diecezji wrocławskiej zostały założone, Patryk Murray, generał do roku 1947. Proszę Was, gdyby, oczywiście
biskupi, generałowie, oni podejmowali decyzje, nawet zapewniali środki materialne na funkcjonowanie wspólnot, ale najważniejszą rolę odgrywali ci redemptoryści, którzy zaczynali te placówki, przyjeżdżali. I teraz na Dolnym Śląsku, najpierw Bardo, i ono stało się taką placówką dla nas, gdy chodzi o Dolny Śląsk, powiedzmy macierzystą. Następnie w 1918 roku powstaje placówka we Wrocławiu i tu ogromną rolę odgrywa właśnie kardynał Bertram i ojciec Józef Szweter. Pędzę dalej, bo chodziło o Głogów. Potem mamy Gliwice w 1921 roku, Paczków w 1922 i w tym samym czasie mniej więcej Głogów, bo myślenie już było, bo Paczków formalnie zaistniał dopiero w 20, później trochę, ale w takiej kolejności, bo wcześniej przybyli redemptoryści do Paczkowa i 24 rok przybywają do Głogowa. I wszystko to jest inspiracja kardynała Bertrama, współpraca z redemptorystami. Ojciec Józef Szweter nie tylko był historykiem, ale był też u początku w zasadzie wszystkich tych fundacji. Może w Paczkowie najmniej, ale Wrocław, to on tworzył całą atmosferę i prowadził powstanie placówki. W Gliwicach brał udział, tak samo jako pionier był pierwszym, drugim redemptorystą, który tam przybył i podobnie do Głogowa. I moi drodzy, teraz przejdźmy już do samego Głogowa. To jeszcze może bardzo tylko na punkcie, bo tam 15 lat pracowałem. Najstarsza figurka maryjna w Polsce, wykonana z drewna, pochodząca z 1011 roku. Świętej pamięci ojciec Józef Szweter był zakochany w Matce Bożej, zresztą to potem się przełożyło na pracę w Głogowie. To tak wyglądało bardzo mniej więcej dzisiaj zalane. Ja tu przyjechałem właśnie z Bardo, odwiedziłem tych naszych tam powodzian też. I tak wyglądała wtedy figurka, była przystrojana. Oczywiście nie przecież oddawano kawałkowi drewna, ale tej osobie, którą ona reprezentuje, czyli Matce Bożej. Moi drodzy, redemptoryści przybywają tutaj do Głogowa dokładnie 18 grudnia 1924 roku. Dwaj redemptoryści i ciekawe, że nie znalazłem, może jeszcze tam trzeba by w kronikach dobrze, ich nazwisk. Powstała taka praca z okazji 90. rocznicy kościoła istnienia i 60 lat istnienia parafii. Tam nastąpiła pewien błąd, bo tam podaje się dwóch redemptorystów jako pierwszych. Nie, oni byli w trzeciej grupie. Warunki w tym szpitalu czy przytułku, o którym tu już pan prezydent wspomniał, czy któryś z moich braci, były tak trudne, a ten przytułek należał do kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, że ojciec generał ówczesny zdecydował, czy prowincjał, że będą redemptoryści najwyżej pół roku i po dwóch. I właśnie druga taka ekipa, która w 25 roku przybyła, to w niej był ojciec Józef Szweter. Także on był w zasadzie u samych początków. Warunki bardzo trudne, zimno, wilgotno, w zasadzie nie do życia. Mimo wszystko redemptoryści tam robią taką małą przestrzeń na kaplicę, bo nasz charyzmat jest taki, żebyśmy głosili Ewangelię, ale wspólnotowo i to najważniejszą osobą pozostanie zawsze Chrystus, a więc była kaplica. Chociaż ojciec Szweter przyznał się, że on bardzo lubił się modlić przed tym obrazem, który jest w kolegiacie głogowskiej, prawda, Lukasa Cranacha starszego, Madonna z Dzieciątkiem. Ja tutaj taką dygresję zrobię do pana prezydenta, że rzeczywiście ja byłem wtedy proboszczem bardziej, gdy przekazywaliśmy do Głogowa ten świętego Hieronima, ten obraz, który w zasadzie był uratowany, bo wtedy jeszcze jeden obraz gdzieś trafił, wtedy ksiądz opowiadał, że pamiętam, do Moskwy i Moskwa powiedziała skromnie, że czy nieskromnie, że nie ma zwyczaju przekazywania z powrotem, to był ukradziony. U nas w Bardzie przechowywany był ponad 60 lat, czy około 60 lat. Dzięki temu powstał się, ale to nie ten święty Hieronim. Teraz idźmy do dalej. Moi drodzy, święty pamięci, co mi ten święty chodzi, ale on upadł w opinii świętości. Ojciec Szweter opisuje, że zaraz po przybyciu do Głogowa zajmował się zastępstwem, pomocą
przy kolegiacie, tam był starszy już kapłan, który miał ponad 70 lat, miał rezydenta ponad 80-letniego, a było ponad 1600 katolików. W ogóle to była diaspora katolików, czyli większość to byli protestanci. Mimo wszystko bardzo dużo pracy było. I on wtedy pomagał w Serbach, w Brzostowie. Praca ich polegała tutaj na początku na tym, że no, prowadzili duszpasterstwo przy kolegiacie, ale również przy kościele, tutaj niedaleko widzę zrujnowany, świętego Mikołaja, który ustanowił tak zwaną parafię miejską i to była tak zwana parafia katedralna, tam kolegiata. A tutaj mamy właśnie kościół świętego Mikołaja, gdzie mniej więcej te zdjęcia, które znalazłem z tamtych lat, gdzie posługiwali wszystkie duszpasterskie prace, przede wszystkim spowiedzi, posługa czy w czasie pogrzebów, czy udania się do chorych i tak dalej. Pomagali również obok kolegiów w parafii, tak jak tutaj spowiedziane, świętego Mikołaja. Wtedy w Głogowie istniało gimnazjum katolickie i konwikt książęco-biskupi dla chłopców w Głogowie, ale też prowadziły taki konwikt dla dziewcząt siostry Elżbietanki. Tam się redemptoryści angażowali, chociaż ojciec Szwajter nie pisze, w jaki sposób to robili. Mówili, że byli w dobrej zażyłości z dyrektorem gimnazjum i konwiktu, z księżmi, którzy pełnili te funkcje. I od razu przypuszczam, możemy to przypuszczać, że oni po prostu czy spowiadali, czy jakieś konferencje, zwłaszcza Szwajter, który był doktorem nauk teologicznych. Otóż w tym gimnazjum właśnie miejskim i w konwikcie katolicy w Głogowie byli ogromnie życzliwi. Początki były takie, że redemptoryści nie musieli nic kupować do jedzenia. Codziennie im przynoszono, także oni na swoje potrzeby w tych skromnych warunkach, w których mieszkali, potem mniej więcej po roku udało się je rozszerzyć tak, że została formalnie erygowana wspólnota. Ona została erygowana dokumentem generała 11 listopada 1925 roku, mniej więcej po roku. Poszerzyli tak warunki, że mogło już mieszkać ich tam cztery. Był przełożony, to był tak zwany wtedy rektorat. W każdym bądź razie to trzeba oddać. Skromne, osobiste, codzienne potrzeby były tak małe, że chętnie dzielono się jeszcze z ubogimi tym, co dostawali. Nie tylko pracowali redemptoryści tu w Głogowie, wśród ubogich, ale również chociażby w kościołach świętego Wawrzyńca w Brzostowie. To Brzostów ówczesny tam w tej parafii pomagali, to tak mniej więcej z tamtych lat. Nie wiem, z czego to mi nie przeskakuje, że chcę pójść tak. I chociażby kościół świętych apostołów Piotra i Pawła w Serbach. Bardzo ciekawe świadectwo daje ojciec Szwajter właśnie o tej wspólnocie. Liczyła ona w jego czasach około 250 osób. Redemptoryści przychodzili tam pieszo spod kolegiaty. Natomiast mówiła, opisuje, że były tam nabożeństwa, które sami wierni prowadzili bez księży. Dbali o kościół, przygotowywali i to wszystko, co mogli zrobić bez księży, bez kapłanów sami robili. Dostrzegał Szwajter w tych osobach takie narzędzie opatrzności Bożej, którymi Bóg posługiwał się tam, gdzie brakowało kapłanów. Też trzeba powiedzieć, że redemptoryści wyjeżdżali na misje, rekolekcje i prowadzili je w różnych terenach, od Marchii Brandenburskiej po Katowice, również ojciec Szwajter. To były początki. Następne, jak tutaj mamy Jaczów, też kościół, gdzie redemptoryści pomagali, tak o którym się pisze. W roku 1928 zostaje ukończona budowa klasztoru, kompleksu klasztorno-kościelnego czy kościelno-klasztornego redemptorystów i wtedy zmieniają się warunki pracy. Prawda? Redemptoryści mają kościół, tu sprawują sakramenty, tu nabożeństwo, oczywiście cały czas dalej współpracują z księżmi i pomagają. Natomiast zaczyna się jakby duszpasterstwo. Parafia powstaje wiele później, ale zaczyna się już jakby praca duszpasterska też tu na miejscu. Między innymi dzięki temu na przykład redemptoryści organizowali pielgrzymki do położonych niedaleko Głogowa sanktuariów. Mamy tu takie sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu, prawda? Znane tu widzę księża reagują. Grodowiec, ojciec Szwajter opisuje, że położony
około 18 km od Głogowa, gdy szedł, prowadził pielgrzymkę, on opisuje konkretną jakąś tam pielgrzymkę, to również głosił konferencję, prowadził pieśni, siadał w konfesjonale, sprawował liturgię tam w tym kościele, ale też uważał, że Grodowiec ma bardzo ważny wpływ na środowisko katolickie w tym regionie. Natomiast drugim sanktuarium, do którego chodził i prowadził pielgrzymki, opisuje konkretną pielgrzymkę z takim, to było Pielsno, sanktuarium Nawiedzenia Świętej Elżbiety, prawda, też znane na pewno. Mówił, że Grodowiec był ważniejszy, ale widział ogromną rolę w takiej właśnie pracy duszpasterskiej, ponieważ integrował wspólnotę katolicką, taki czas pielgrzymki, prowadził do umocnienia wiary i no, był czymś bardzo ważnym. Szwajter przybywa po raz kolejny trzeci w 1932 roku do Głogowa i wchodzi w duszpasterstwo jakby z marszu, ponieważ znał środowisko, pracował tutaj. Wtedy też więcej poświęcił się, proszę Was, pracy pisarskiej, bo tutaj też tworzył i pisał. W każdym razie redemptoryści na stałe wpisali się, i jak już Pan Prezydent to podkreślił, w historię Głogowa i współczesność. Natomiast, nie wiem, co ktoś, o teraz, tu właśnie, może cofniemy jeszcze. Tak, dziękuję. Rówieśnik ojca Szwajtera, wybitna postać, jeśli chodzi o wśród katolików, oczywiście Gilbert Chesterton, pisał, że pokora rodzi olbrzym. Mówimy się, że to jest ogromna siła też naszego zgromadzenia i wszystkich zgromadzeń działających. Redemptoryści mogli dużo zrobić, dlatego że z ogromną pokorą przyjmowali wszystko, co im proponowano. Nie mieli jakichś wielkich aspiracji, poza tą, która wypływała z charyzmatu, a dzisiaj, bardzo proszę o przesunięcie, jeszcze ostatni slajd, a dzisiaj to jest fragment naszej konstytucji, który myślę dobrym będzie podsumowaniem tego, a mianowicie kim jesteśmy, mocni wierze, radości nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie, redemptoryści jako mężowie apostolscy i prawdziwi uczniowie świętego Alfonsa, dodałbym jeszcze i Klemensa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w Jego misterium, głosząc przez ewangeliczną prostotę życia i przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom obfite odkupienie. To towarzyszyło redemptorystom przed 100 lat i myślę, że dzisiaj również czego sobie nam życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.